zapraszamy do naszego mieszkania, gdzie będziemy robić remont. Stan jest jaki jest. Wszystko jest, jak widać, do generalnego remontu. No i parę ścian też mamy zamiar tutaj wywalić. Tego nie będzie, kuchnia będzie połączona z głównym pokojem. Chcemy zrobić takie coś trochę tak w rodzaju loftu, w takim betonowym stylu. Mamy taki piękny beton pod sufitem. I tej ściany między przedpokojem a głównym pokojem też nie będzie, więc taki duży prostokątny pokój. Tutaj łazienka. Też do... Wszystko trzeba zmienić. No i tutaj jest mały pokoik, taka kiszka. I w tej kiszce chcemy zrobić garderobę, żeby trzymać nasze wszystkie ciuchy. Jest mieszkanie bardzo dobrze oświetlone, to jest na pewno na plus. I tutaj mamy zamiar zrobić toaletkę i komplet takich szaf, lekko odkrytych. No i tak w zasadzie wszystko jest już do wymiany, więc myślę, że taki nasz cykl z remontem. No myślę, że na przestrzeni kilku miesięcy będzie to się wszystko odbywało, ale myślę, że sam format Was na pewno zainteresuje. No i oczywiście wszelkie uwagi, wszelkie rady, będziemy za to bardzo wdzięczni. No syf, to jest totalny syf, trzeba to będzie wszystko na tym pracować. No, sufit jest nieciekawy. Wszystko jest, że tak powiem, niżej standardu wielkowiek. Ale to jest nasze mieszkanie, więc super. I zrobimy je na pewno na dużo wyższy standard. I oczywiście po swojemu. Tu widać historię tapet, jakie były. W ogóle na początku plan był taki, żeby dać tu do ściany takie płyty gipsowe. Znaczy nie gipsowe, a udające jakby beton. Okazało się później, że bardziej by się opłacało zrobić dekoracyjny tynk, co wychodziło 3-4 razy taniej, ale nasz majster zerwał tapetę i pokazał, ale wy to przecież macie pod tapetą. Więc to tylko zabezpieczyć i będzie naprawdę piękna betonowa ściana, ta jedna i ta druga, ta z tyłu na drzwiach wejściowych też. Tutaj tylko na dole, bo tu jest taki gzyms. I tak to wygląda. Dużo przestrzeni, duże okna. No tylko co za tym idzie, latem jest gorąco, więc będzie trzeba gdzieś tutaj zamontować też klimatyzator. Na podłogę to takie gumoleum. Też nie wiem, ile tego warstw tu jest, bo tu jest warstwa na warstwie. Nie wiadomo, co tu pod spodem się będzie działo. Dopiero pojutrze przychodzi majster zaczynać robotę. Będziemy wiedzieli wszystko, co i jak. Ściany są do równania. No i z tą łazienką to też jest, no, jest mała. Te ściany też nas ograniczają, bo tu jest komin. To się wywali. Ale komina się nie wywali. Więc myślę, że tutaj prysznic z jakimś głębszym brodzikiem, coś takiego byśmy pewnie postawili, a sedes będzie pewnie w podobnym miejscu, może trochę ładniejszy, ale zapowiada się fajnie. Mieszkanie 33 metry, w takim rozkładzie, jak w wielu, myślę, i wieżowcach, i nie tylko, z tamtego okresu, lat 70. końca, ale myślę, że da się na tym dla dwóch osób fajnie urządzić. No widok jest fajny, zaciszna okolica, w większości starsi ludzie, więc będzie się na pewno dobrze mieszkało. I dużo miejsc parkingowych dzięki temu. Dobra, jesteśmy po pierwszym dniu. Pierwszy dzień, 9 godzin roboty. Zobaczymy, co dwuosobowa nasza ekipa zrobiła. Inne mieszkanie już, inaczej wygląda. Wow, ale teraz jest przestronnie. Bardzo. Tylko te betony nie są tak ładne, jak żeśmy myśleli. I my będziemy musieli je na pewno postawić na ten tynk udający beton, czyli tam wychodzi, zdaje się, jakoś 30 za metr wtedy. No ale nie, on jest, ma tu jakieś napisy, tu jest pozalewany w ogóle, tutaj kable ktoś pachlował. No nie, beton będzie trzeba jednak udawać. No nie, jest sobie wyobraziliśmy. Nie, bo tutaj faktycznie on się zapowiadał w tym miejscu. Bardzo ładny kolor miał, o tu, ale no... Jeszcze ta ściana jak ta ściana, gdyby się może pooczyszczało, pierwsze są dziury, ale ta przeciwna tutaj, ta prostopadła nie jest ciekawa. Jeszcze tutaj jest ta futryna cała do wywalenia, ale no już się zaczyna klarować. Jest już trochę późno, ale dalej jest dobrze oświetlone, jak na prawie godzinę 19. Gdzie po 19 się ciemno robi, jest dobrze, jest jasno. No w kuchni jeszcze nic nie zrobione, ale już to nabiera kształtu. Już ja widzę, że to jest całkiem spore pomieszczenie. Kiszka jeszcze z tego co widzę nie była ruszana, ale tutaj to już naprawdę inne mieszkanie. I robi to wrażenie. No i tu podłoga, ale tutaj jeszcze ten gumolit tutaj. Gumolit będzie pozdzierany. Kto ma wiedzieć, ten wie, o co chodzi. Pokażemy później, co pod tym gumolitem jest. Tu może być wszystko pod tym gumolitem.
Ale jak będziemy zdzierać, to pokażemy. Bo tu też prawdopodobnie, tak jak z tapetami, jak było chyba trzy warstwy w pewnym miejscu tapety, to tutaj z tym gumolitem może być podobnie, że będzie jego kilka nawet warstw. A co pod całym spodem jest, to szczerze nie mam pojęcia. Ale roboty chłopaki będą mieli. No i to tyle. Podsumowanie pierwszego dnia. No, wracamy pewnie, podejrzewam, że jutro. Dobra, na dzisiaj to tyle. Wrócimy do was jutro albo na dniach, zobaczymy. Chcemy też pokazywać takie jakieś znaczące bardziej zmiany, a nie żeby każdego dnia nagrywać do nagrywania, nie? Ale już myślę, że postępy tu widać. Na jeden dzień to naprawdę, panowie, jeśli obejrzycie to, to szacun za to. Piękna sprawa. Do później. Dobra. Jest już trochę uprzątnięte gruzowisko. Jest drugi dzień. 18 godzin pracy, z czego 8 we dwójkę, 9 godzin we dwójkę panowie robili. A dzisiaj pan robił praktycznie 9 godzin sam. No i kurczę, kawał roboty, naprawdę. Wow, już to jest odgruzowane, widać gumolit, który będzie zdzierany. Kuchnia jeszcze nie, ale już pozdzierana jest wszystko ze ścian w kiszce. O, i się trochę powiększyło, bo tutaj były takie panele. Jak tu widać. No jest więcej, ale i tak tutaj jest beton, więc trzeba będzie to jakoś wyrównać, ale jest naprawdę przestrzeni, jest bardzo, bardzo dużo. No, tak o. Dobra, i to będzie chyba na razie na, myślę, pierwszy odcinek, który niejako jest zapowiedzią wszystko. We wtorek, czyli za kilka dni po weekendzie, mamy teraz czwartek, będzie podstawiony kontener i tego gruzu już nie będzie. Wszystko będzie już, myślę, zdarte do tego czasu i wtedy do was wrócimy z kolejną relacją. Minął tydzień, trochę się pozmieniało. Jest już prawie, słuchajcie, dewelopersko. Są już gniazdka, tu będzie telewizor na tej ścianie. Ścianka już jest dobudowana, bo nie. Tak. Już jest ścianka dobudowana tutaj. Sedet będzie tu, tylko będzie obrócony w taki sposób tutaj, gdzie jest wywiercone. No i tu będzie wanna, która też jest kupiona. Gdzie ta wanna jest? Pewnie jest w kiszce leży. No i tu już wszystkie są elektryczne sprawy załatwione. O, jest wanna taka asymetryczna. Będzie i prysznic, i wanna, bo ciężko się nam było zdecydować, więc będzie jedno i drugie. Tu już też bardzo ładnie wygląda. Wszystko równiutko, będzie pięknie. Zwróćmy uwagę na podłogę. To już nie ma czego na podłogę. Nie ma już gumolitu. I już nigdy tu nie będzie gumolitu. Do tego w kuchni zupełnie już inne spojrzenie. Mhm. No już nabiera to wszystko formy. No i tak to wygląda. Dobra, na ten odcinek pierwszy zajawka miała być, wyszło trochę więcej niż zajawka, ale słuchajcie, remont będzie się ciągnął na pewno do, myślę, do końca roku, z wykończeniami, ze wszystkim, z meblowaniem, także będziemy mieli, oj, będziemy mieli co pokazywać tutaj. No i wszystko oczywiście za kasę z lumpa, co jest piękne. No i na koniec myślę, że też planuję taki odcinek, żeby to wszystko podsumować, oczywiście jak to my, co się udało taniej załatwić, ile procent taniej i podliczymy, ile wydaliśmy na cały remont takiego 33 czy 53 chyba metrowego mieszkania i ile tysięcy lub może więcej zaoszczędziliśmy na tym wszystkim. Więc czekajcie na więcej i myślę, że za jakiś tydzień, dwa wracamy z dalszą relacją. Na razie.